1406 odcinku M jak miłość Wojtuś Felix Matecki i Michał Paweł DeLong skutecznie pozbędą się Eryka. Rafał Szatan z życia Zosi Julia Wróblewska i Joasi Barbara Kurdej Szatan. Brat zakochanej nastolatki zrobi wszystko, by zemścić się na muzyku. A potem do akcji wkroczy nieustraszony sąsiad Chodakowskich. Co wydarzy się w nowych odcinkach M jak miłość? Zobaczcie premierowe kulisy serialu M jak miłość. W 1403 odcinku M jak miłość Joasia odkryje, że Eryk wykorzystuje Zosię. Pianista romansuje z nastolatką, choć ma rodzinę. Dziewczyna będzie zrozpaczona, gdy starszy kochanek ją rzuci. Zrobi wszystko, by przy nim zostać. Eryk, mi nie przeszkadza to, że masz żonę. Ja i tak cię kocham, powie, ale on nie będzie chciał mieć z nią już nic wspólnego. W 1406 odcinku M jak miłość Zosia nadal nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, że Eryk zabawił się jej kosztem. Widzący to Wojtuś postanowi pomścić cwaniaczka i zarysuje jego samochód. Dzięki monitoringowi Eryk szybko znajdzie sprawcę szkód i wpadnie na Wietrzną żądając naprawy. W 1406 odcinku M jak miłość Zosia nadal nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, że Eryk zabawił się jej kosztem. Widzący to Wojtuś postanowi pomścić cwaniaczka i zarysuje jego samochód. Dzięki monitoringowi Eryk szybko znajdzie sprawcę szkód i wpadnie na Wietrzną żądając naprawy. Tak właśnie wspólnymi siłami Wojtuś i Michał pozbędą się Eryka. Ciekawe na jak długo. Tomek Chodakowski zmarł w 1311 odcinku M jak miłość emisja we wrześniu 2017 roku. Policjant osierocił Wojtusia, który choć traktuje Joasię Barbara Kurdej Szatan jak swoją mamę. W rzeczywistości nie ma już rodziców. Wojtuś i fani M jak miłość od roku bardzo tęsknią za Tomkiem. To zdjęcie powinno poprawić humor wszystkim, którzy jeszcze wierzą w to. Że powrót Tomka do M jak miłość jest możliwy. Felix Matecki razem z bratem Wincentem i rodzicami Anną i Łukaszem korzysta z wakacji nad polskim morzem. Ten sam kierunek na urlop wybrał jego serialowy nieżyjący już tata. Jak miło widzieć ich razem. Normalnie wszystko w życiu jest możliwe. Takie dziś spotkanie na rybce. Pozdrawiamy. Czytamy pod ich zdjęciem. Pod zdjęciem pojawiła się fala komentarzy. Fani piszą, że tęsknią za Tomkiem i proszą, by wrócił. Choć Andrzej Młynarczyk nie chce już grać w M jak miłość, to dla jego fanów mamy dobrą wiadomość.
Aktor pojawi się jeszcze w kilku odcinkach M jak Miłość po wakacjach 2018. A zobaczymy go we wzruszających wspomnieniach Joasi. Internauci słusznie zauważyli, że relacje Tomka i Wojtusia z serialu M jak Miłość były nieco inne, niż standardowe. Chłopiec jeszcze za życia ojca zwracał się do niego bardzo często po imieniu, a po jego śmierci niewiele się zmieniło. Przedstawiciele M jak Miłość na Facebooku zdradzili, dlaczego wypowiedzi Wojtusia przybrały taką formę. To celowy zabieg. Nie każde dziecko mówi do swoich rodziców mamo i tato. Niektórym rodzice na to pozwalają, inne po prostu mają taką fazę. Jedni to krytykują, innym nie przeszkadza. W naszym serialu każdy jest inny, nie wkładamy wszystkich do jednego worka. Tak jak każdy ma swoje zalety, tak każdy ma też wady albo zachowania, które drażnią. Wytłumaczono na facebookowej stronie M jak Miłość, co wywołało skrajnie różne emocje. Wojtuś w kolejnych odcinkach M jak Miłość po wakacjach 2018 wróci do swoich. Starych metod oszukiwania przybranej mamy i uciekania przed odpowiedzialnością. Tuż po śmierci Tomka Andrzej Młynarczyk Młody Chodakowski miał problem z tym. Żeby utrzymać nerwy na wodzy lub trafić do szkoły. Nie unikał też kłamania i kręcenia, byle tylko nie denerwować macochy. W końcu w M jak Miłość doszło jednak do konfrontacji z Joasią i sytuacja się uspokoiła. Przynajmniej do czasu. Joasia odkryje, że jej ukochane dziecko znowu zaczęło rozrabiać, a mało tego. To dopiero początek problemów dorastającego chłopca, z którymi będzie musiała zmierzyć się młoda mama. W 1379 odcinku M jak Miłość do Chodakowskiej dotrze wieść. Że próbowała się z nią skontaktować wychowawczyni Wojtusia. Wagary, fatalne oceny oraz zachowanie, a wszystko to spowodowane pewną koleżanką, Olą. Urocza dziewczynka z ławki w mig sprawi, że serce ucznia szybciej zabije. Nic dziwnego, że kiedy w M jak Miłość wybranka Wojtka znajdzie się w niebezpieczeństwie, to ten wda się za nią w kolejną bójkę. Joasia będzie wściekła. Chodakowska zupełnie nie była przygotowana na zostanie samotną mamą i chociaż daje z siebie wszystko, to cały czas ma wrażenie, że popełnia same błędy. Takie zachowanie syna jedynie pogłębi jej przerażenie względem macierzyństwa. Chłopak zwierzy się ze wszystkiego sąsiadowi ostrowskiemu Paweł Delong.
który już raz uratował go przed zbiciem na kwaśne jabłko przez kolegów. Michał chętnie poręczy za chłopca przed mamą i zaoferuje darmowe korepetycje z polskiego. Czy tym razem młodemu Chodakowskiemu zem jak miłość uda się wyjść na prostą?